znajdzie. No ale spróbuj pan wysuwać. No ze 2 tygodnie najmniej. Czyli około 3. To my dobrze oceniamy, że to jest gdzieś. Około 3 tygodni. Około 3 tygodni oceniamy. Tak jak mówię, nawet próbowali do na kliniki wodzić. I nie znaleźli na klinice. Nie. No źle. Tam by był aparat rentgenowski, ewentualnie ale to pod spód położyć kliszę. Nie jest to takie proste technicznie. U człowieka jest co innego, inne parametry, no i tam jest konieczność, czyli do wanny rozpuszczają zwłoki i szukają przyczyny. Tutaj no. No tak, ale dla mnie najistotniejsze jest to, żeby znaleźć tą kulę. Czy jeżeli jest kula w ogóle, bo ja nie wiem, czy on jest padnięty, czy jest strzelony, no nie wiem tego, a chciałbym wiedzieć to. To znaczy, wie pan, padnięty na pewno nie jest. Ta jest dobrze rozbudowana, łączna. Nie ma objawów chorobowych. Sam się zabić nie zabił. No, nie miał się o ścianę jaką rozczaskać. Więc tylko no, znaleźć kulę tą. Tylko kulę znaleźć to będzie, tutaj kość jest cała, też nie weszło. Nie, ale tutaj musiałby kręgosłup przerwać, żeby on padł na miejscu. Padnięty, głowa była w jakim stanie? Cała? Cała, tak. Chyba. Ja nie widziałem głowy, ja nie widziałem tej głowy. Bo wie pan, no stan odżywienia jest w miarę. Także no, żadnej choroby zakaźnej, biegunki nie miał. Zatruty też nie jest, bo by robactwo nie tak się pięknie nie rozmnożyło. Mhm.